Nowatorskie pojemniki półpodziemne na odpady zmieszane i segregowane wprowadza i montuje na swoich osiedlach leszczyńska spółdzielnia mieszkaniowa w Lesznie. Tego typu pojemniki zamontowano już przy ulicy Włodarczaka Grunwaldzka, dwa zestawy, Sułkowskiego i Parkowej, po jednym zestawie. Przy ulicy Grunwaldzkiej pojawi się jeszcze jeden zestaw po przebudowie drogi wewnętrznej z parkingami. Pojemniki stanowią higieniczne, praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na zbieranie różnych odpadów. Śmietniki podziemne to pojemniki, których zaledwie 1/3 znajduje się nad ziemią i jest widoczna częściowo dla użytkowników. Pozostała część jest wkopana i zakotwiczona w gruncie, a gromadzenie odpadów pod ziemią sprawia, że obniżona temperatura spowalnia rozwój bakterii i rozkład odpadów, a zatem ogranicza nieprzyjemny zapach. Dzięki unikalnej konstrukcji nawet na niewielkiej przestrzeni możliwe jest zastosowanie bardzo dużych śmietników przy zachowaniu wysokich walorów estetycznych i higienicznych. Pojemniki półpodziemne doskonale sprawdzają się na osiedlach i terenach użyteczności publicznej, zapewniając znaczne oszczędności ze względu na tańszą ich eksploatację, zmniejszona częstotliwość ich opróżniania, ograniczone koszty remontów i konserwacji i tym podobne. W następnych latach leszczyńska spółdzielnia mieszkaniowa w Lesznie planuje wymianę starych śmietników na półpodziemne po 5 sztuk w 5 lokalizacjach rocznie.